pierwszy memoriał, który jest poświęcony pamięci Franciszki Cegielskiej i Małgorzaty Dydek. Otwarte były na inne osoby, ciepłe w swoim kontakcie, obie panie, które były profesjonalistkami w swoim działaniu. To są przykłady dla wszystkich. Te dwie wielkie postacie wywarły duży wpływ swoim życiem, charakterem, doświadczeniem, działalnością zarówno na życie gdynian, jak i na tych środowiskach, w których znajdowały się. Dla mnie memoriał poświęcony pamięci wspaniałym dwóm kobietom jest wspaniałą okazją do tego, aby uhonorować i upamiętnić to, co zrobiły dla gdyńskiej koszykówki. Mamy tutaj okazję powalczyć, przygotować się do sezonu z takimi zespołami jak zespół z Nowosybirska czy z Cegledu z Węgier. Jest też zespół polski, czyli Ostrów Wielkopolski i Wisła Kanpak Kraków. Dużo znajomości tutaj pozostało. Zawsze tutaj wracam i z uśmiechem na twarzy witają mnie osoby, które były zawsze życzliwe dla mnie, a tak samo ja życzliwa dla nich. Także to jest taka obustronna praca. To są wspomnienia, które praktycznie będą mi towarzyszyć do końca moich dni. Pierwszego dnia, można powiedzieć, na świeżości z Cegledem. Ta drużyna zajęła pierwsze miejsce, dlatego no widać, jaki ten turniej był przewrotny. To nie było tak, że my gdzieś tam odstawałyśmy poziomem od reszty i to nasze piąte miejsce jest takie, że no najsłabszy zespół. Mecze były wyrównane i nawet udało nam się wygrać właśnie z mistrzem. Nagyon szép város, Gina, egy dinamikusan fejlődő város, amikor 6 évvel ezelőtt itt jártam, ahhoz képest nagyon sok pozitív változás látszik, és én azt gondolom, hogy Magyarországon is ezek azok a példák, amiket mi is szeretnénk követni, és ez egy jó példa lehet, tapasztalatokat tudunk átvenni az itteniektől. Dla żeńskiej koszykówki, zwłaszcza tutaj w Gdyni, uczczenie pamięci tak doniosłych postaci jak pani prezydent Franciszka Cegielska i świętej pamięci Małgorzata Dydek, to jest wspomnienie tego, jak miasto Gdynia budowało koszykówkę żeńską. To jest wspomnienie, nawiązanie do tych tradycji, no i w pewien sposób, jak widać, kontynuacja tych znakomitych tradycji. Dlatego uważam, że to jest istotne i ważne.